Siemanko, siemanko, jak to mówi hardkorowy koksu, żebyście ochłonęli, bo takiego kadru jeszcze nie widzieliście i takich pięknych kawalerów ich jeszcze nie widzieliście. Dajemy wam 30 sekund na ochłonięcie się. Czas start. Witajcie panie i panowie, z tej strony Wesołe Studio w Warszawie, pośrodku Maciej Gnyszka, znany piosenkarz Disco Polo, po prawej Maciej Kisowicz. Witam cię Maćku. Witajcie, witajcie. A po lewej stronie Damian Lewandowicz, również znany piosenkarz. Cześć Damian. Cześć. Słuchajcie, dzisiejsza cotygodniowa porcja dobrych wiadomości jest bardzo nietypowa, ponieważ jak widzicie, jesteśmy po afterku przed biforkiem, po wczorajszym pierwszym warszawskim salonie biznesu. Dwóch pięknych dżentelmenów z Poznania odwiedziło moje studio. Mieliśmy się łączyć zdalnie, ale okazało się, że prezydent Jaszkowiak podstawił pociąg na tyle późno, że po prostu mogliśmy się spotkać i raczymy się teraz kawą, którą podobno bardzo lubi Jean-Michel Jarre, ponieważ jej jest to żart kawiarza. Ale sucho, co? Sucho. Ale... a propos muzyki i śpiewania, to z moją przyszłą żoną 10 lat temu robiliśmy pewne nagranie, w którym sponsorem był Jean-Michel Jarre, bo to był tego typu... Proszę bardzo, proszę bardzo. Widzicie? Tak. I to jest pierwsza bardzo dobra wiadomość, natomiast będziemy, słuchajcie, jechali gęsiego od lewej do prawej. Po mojej lewicy Damian Lewandowicz, jaki jest twój pierwszy dobry news z minionego tygodnia? Powiedz, bo nasi słuchacze i słuchaczki po prostu umierają z ciekawości. Ale chciałbyś, żebym ci zostawił salon biznesu, czy nie? Tak, zostaw. Nie, ty powiedz o swoim salonie biznesu, a ja powiem o swoim. Tak, bo powiesz, ludzka percepcja jest taka, że to były dwa różne salony, mój drogi filozofie. No faktycznie, świetną wiadomością wczoraj na salonie biznesu było to, że pierwszy raz od prawie roku poznałem się wreszcie na żywo z kilkudziesięcioma osobami, których dotychczas znałem tylko online. I było to absolutnie niesamowite móc wreszcie zobaczyć się z tymi ludźmi, z którymi jakieś już relacje udało się złapać. I to nie najgorsze, bo teraz nad twoją głową się podlinkowuje, wiesz, wywiad, w którym opowiadasz, jak te relacje przez ten rok udało ci się skorzystać z tych relacji. Tak, a wczoraj to wyszło na zupełnie wyższy poziom, no, którego nie da się opisać, mówiąc tylko online, nie? Mm-hmm. To była bardzo dobra wiadomość. No to słuchajcie, nagrodzimy tą dobrą wiadomość sążnistym. Tymczasem przechodzimy z Poznania do Poznania, gdzie Maciej Fisowicz jest z nami. Maćku, jaki pierwszy dobry news swojego tygodnia był? Właściwie to z Poznania do Warszawy, bo ja za każdym razem powtarzam, że Warszawa to moje ulubione miasto w Polsce. Cudownie. Pierwszą z wielu dobrych wiadomości jest to, że byłem wczoraj na wspaniałym stand-upie pewnego faceta, który wykorzystując techniki multimedialne pokazał świetny sketch z lisami zającami. To prawda. I powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że będę na takim dobrym performance. Ja też się nie spodziewałem i za chwilę wam o tym performance trochę więcej opowiemy, ale ta wiadomość domaga się swojego sążnistego. Tymczasem, no właśnie, wczorajszy pierwszy warszawski salon biznesu, rzeczywiście było to epickie doświadczenie, muszę to powiedzieć jako, że tak powiem, organizator, ponieważ jak wiecie, pandemia zaorała towarzystwa biznesowe, więc w ogóle nie ma niczego, o czym informowałem w filmie, który podlinkowuję nad głową Damiana. No ale jakoś tak się stało, że właśnie
wczoraj 60 osób na sali na biforku, choć spodziewaliśmy się 10 osób, było 25 i generalnie ledwo się zmieściliśmy, panowie mi świadkiem, ale rzeczywiście, słuchajcie, stand-up z zającami i lisami po prostu skłonił mnie do przemyśleń, ponieważ planuję zupełnie nową serię obrazów. Będą to obrazy monochromatyczne w kolorze zielonym i tytuł tego cyklu będzie Zaorane. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co autorzy tak naprawdę mają na myśli, to niebawem będzie dostępne nagranie z tego wydarzenia, bo było dokumentowane i my tylko możemy chyba powiedzieć, że pozdrawiamy Przemka Suligę i autora jego symulatora lub jakby to powiedział Andrzej Lepr, stymulatora, który pokazał, że zające są w stanie zagryźć lisy. I tego się trzymajmy, bo jak mówił Niemen Czesław, dobrych ludzi jest więcej. Połowy żartów niestety z tej części nie skumacie, bo nie byliście. Ale na samym... Ale powiedzieć, że jest to historia z twistem w środku. Jest to historia z twistem, ogromnym twistem w środku. Jest nikt się nie spodziewał. Nikt się nie spodziewał, łącznie ze mną i chyba Przemkiem. Tak jest. No to pierwszą porcję dobrych wiadomości mamy za nami. Damian, jaka druga, kurczę, dobra wiadomość u ciebie? Wrzucę dwie. Proszę bardzo. Pierwsza jest taka, że w poniedziałek jadę na urlop. O, proszę. No nie wiem. Takie ustki nie byłeś. Do ustki? Nie byłeś. Kurczę, muszę kiedyś pojechać. Może pojadę 27 w poniedziałek. Proszę. Dobrze. Ale to jakby szersze tło tego newsa jest takie, że udało mi się, co nie było takie wcale oczywiste, zrealizować na tyle dużo rzeczy przed urlopem, że wyjeżdżam spokojnie o to, że mój zespół spokojnie poradzi sobie z wszystkimi wyzwaniami, które w tym czasie na niego spłyną, a tak się pewnie stanie. Popatrz, jaki kapitalista, co? Tak. Zdecydowanie. No. A drugi news jeszcze. A proszę bardzo. Drugi news jest taki, że rozwija nam się w tej chwili trwająca rekrutacja. I to samo w sobie jest w sumie dobrym newsem, ale wczoraj to się pogłębiło w tym kierunku, że rozmowy na temat tej rekrutacji wydaje mi się, że zainspirowały przynajmniej dwie osoby do tego, żeby zaczęły myśleć o rekrutacjach w swoich firmach. W swoich firmach też. O proszę. Tak. I to rozumiem, że w kuluarach tak kaganek rekrutacji niosłeś. Tak, były to rozmowy luźne. Rozumiem. No to jest to wspaniała wiadomość. Drodzy bezrobotni, już nie będziecie musieli być karmą dla biednych, by usunąć problem biedy i głodu za jednym razem. Możecie iść do pracy u Damiana i w tych dwóch innych firmach, o których mówi Damian. Może się pomieścicie. Maćku, a co mam u ciebie? Jaki drugi niosik mamy? No, dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że zakwalifikowaliśmy się do bycia złotym partnerem Bitrix24. Wow! Tak. Myślałem, że po Marku. Tak, jesteśmy w czołówce wdrożeń systemów dla księgowości w Komarku. Aha. Jesteśmy liderem wdrożeń systemów do obiegu dokumentów. No i teraz na podium dołączyliśmy bycie liderem we wdrożeniach CRM dla firm. Właściwie Bitrix24 to jest ICR. Ekosystem. To jest wszystko. To jest takie serce firmy, w którym można rzeczywiście wiele procesów ogarniać i myślę, że to jest dobre docenienie tego, jak w ciągu niecałego roku udało nam się stać znaczącym graczem, jeśli chodzi o wdrożenia tych systemów. Super. No właśnie, i to z naciskiem, słuchajcie, na niecałego roku, bo ja właśnie pamiętam, że to jest świeża sprawa. Świeża sprawa. W październiku zaczęliśmy się interesować zeszłego roku. Prawda. A propos października. Co się dzieje od października? Od października. Tak, no. Właśnie. Październik, wiadomo, to nie wiem, czy to była jakaś zylionowa fala pandemii, prawda? No w każdym razie... Trzeba zadzwonić do tego tam, magika z Ministerstwa Zdrowia. Dokładnie. No, w każdym razie od czasu tej pandemii wszyscy moi pracownicy pracują zdalnie i się rozkochali w pracy zdalnej, więc
Kolejną dobrą wiadomością było to, że w ostatnich kilku tygodniach udało się na kilka dni ściągnąć kilku pracowników. Do biura! I byłem, to była taka zmiana godna tego kuraka. Chyba dwoją. Tak. To była taka zmiana energii, że no polecam wszystkim tym, którzy kochają pracę zdalną, spotkajcie się raz po raz w biurze, wypijcie z szefem kawę, mi się wydaje, że... Ale Maciek, to jest po prostu okazja do ogłoszenia w październiku jakiegoś międzynarodowego dnia spotykania się w biurze po home office. Zdecydowanie. O, i organizatorem będzie firma Idemart z Poznania, lider Bitrixa w Polsce. A ten złoty to na terenie Poznania czy w Polsce? Nie, no to w Polsce. Aha. I to nie jestem jedyny, to jest na podium. Jest w Wielkopolsce, ale w Polsce. Tak, w Polsce, tak. Jesteśmy wśród liderów wdrożeń Bitrix 24, tak samo jak wśród liderów wdrożeń systemów do automatyzacji księgowości saldo OSMA. Czy widzisz przez kamerę, jak teraz ludzie ci klaszą? Dziękuję bardzo i zapraszam do kontaktu. Dziękujemy za aplauz, moi milutcy. To jest dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość ode mnie jest taka, słuchajcie, że w zeszłym tygodniu minionym nagrałem bardzo dużo filmów. Co to oznacza? To oznacza, że gdy ja będę moczył stopy w gorącym Bałtyku i popijał gorący żar kawiarza na promenadzie usteckiej, ubrany w biały podkoszulek, po prostu wyjadacza sanatoryjnego, to wy będziecie sobie oglądali filmy, które ja nagrałem, które będę puszczał po prostu niczym Hitler bomby. Tak, o, tak, opuszczam. I kolejny pac. I wy sobie będziecie oglądali, ja się będę moczył w Bałtyku. I będzie fajnie. Więc zła wiadomość, która towarzyszy tej dobrej wiadomości, jest taka, że nie będzie w przyszłym tygodniu prawdopodobnie cotygodniowej porcji dobrych wiadomości. No bo nie chcę. No chyba, że nagramy z ustki z Damianem, to będzie. A druga jeszcze lepsza wiadomość jest taka, że część z tych filmów już macie na kanale, więc na przykład rozmowa z Łukaszem Ciszkiem, świetna, o tym, kiedy wasza polisa nie zadziała, rozmowa z Piotrem Żygłodem o tym, dlaczego Kotler, mimo że wielu chciałoby go uśmiercić, nie mylić z Kotletem, jak Maciek Filsowicz w tej chwili, to obejrzyjcie, bo Kotler wcale nie umarł i jest aktualny i wciąż działa. Rozmowa z Asią Węglarz o tym, dlaczego John się chwali, a Jaś się wstydzi. O różnicach między Polakami i Amerykanami. Wszystko to macie na kanale i jest to bardzo epickie. Więc po prostu ja już nie mam słów, żeby wam zachęcić. Ale nawiązując do pierdolionowej fali, która w zeszłym roku miała miejsce w miesiącu październiku, to właśnie przypomniał mi się Magik Łów, ponieważ jak wiemy, w Sejmie była debata niezwykle emocjonująca, w trakcie której prorok Grzegorz podzielił się proroctwem o tym, co będzie robił kiedyś minister zdrowia i stwierdził, że będzie wisiał, i widziałem taki piękny rysuneczek, jak minister zdrowia z dziećmi wybiera się na kajaki i wszyscy są w kapokach poza nim. No i instruktor mówi: panie ministrze, a pan dlaczego bez kapoka? A on na to: co ma wisieć, nie utonie. Oczywiście ten film nie stanowi groźby w rozumieniu ustawy o groźbach i mordobiciu, więc proszę się nie stresować, proszę nie dzwonić na 112, po prostu podobał nam się ten rysunek. A ja też jeszcze widziałem wczoraj jeden rysunek. Jak? Związany z tą sytuacją. Z politykami. A, z politykami. Dziennikarka prowadzi wywiad z panem premierem i się pyta: Panie premierze Morawiecki, dlaczego te ceny tak rosną? Premier Morawiecki: one nie rosną, one wstają z kolan. To jest bardzo dobre.
dobra wiadomość, bo jak wiemy, Polska wstała z kolan, żeby poprawić klęcznik. Damianie, jaka jeszcze dobra wiadomość u ciebie? Zaskoczyłem, bo tu słuchaj, Maciek ma na swoje rozpisy 4, tu się rozkręcił. Wiesz co, Basałek. Dobrą bardzo wiadomością uraczył nas Piotr Ślązak. O! O tym, że zbliża się czysty kawiarz. A, to prawda. Także to prawda. Będziemy pić jesienną kawkę, jesiennego speciality. To prawda. I to jest bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra wiadomość, aż muszę łyknąć żar. Na wspomnienie lata. Moi mili, czysty kawiarz to jest zdecydowanie moja ulubiona kawa po prostu w ogóle ever, więc już widziałem na fejsie informacje o przedsprzedaży, więc jeżeli chcecie się poczuć jak ten czysty kawiarz, to wchodzicie na kawiarz.com, macie tam kodzik rabatowy towarzystwa, ale tak naprawdę zachęcamy was do nieużywania tego kodziku, bo jak go nie użyjecie, to dywidenda dla akcjonariuszy będzie większa, więc w ogóle ani mi się ważcie tam używać tego kodziku. Tymczasem przechodzimy do Maćka. Co tam, Maćku, u ciebie jakaś tak. Dobra wiadomość? Przerwałeś ten wywód o kawiarzu, jak właśnie chciałem kontynuować. A proszę. Bo nie wiem, czy widzicie, ale to błyszczy taki znaczek. A rzeczywiście błyszczy. Tak, jeśli chcecie pić kawę, a oprócz tego mieć dywidendę z tego, że pijecie kawę, możecie zawsze zostać akcjonariuszami kawiarza. A co więcej, macie wtedy dywidendę z tego, że inni piją kawę. O! I to jest dobry news. I wtedy możecie na przykład komuś, kogo nie lubicie, zarekomendować tą kawę, on ją zacznie kupować i wtedy wy zaczniecie zarabiać na tym, że on pije kawę. To jest najwyższa forma zemsty. No ale najpierw... To jest model biznesowy. Ale najpierw trzeba być akcjonariuszem, rzeczywiście. A wracając do wczorajszego spotkania, to wiadomo, to nie tylko picie kawy, palenie cygar czy innych dziwnych historii. Innych dziwnych historii nie paliliśmy, tylko cygara, jakby co. Tam był przecinek. Żadne czarownice nie wchodziły na rozpałkę. To po 3 latach wrócił do mnie jeden temat, też za sprawą towarzystw biznesowych. O proszę. Tak, ponieważ w czerwcu 2018 roku byłem uczestnikiem jakże epickiego szkolenia MOC, na którym poznałem jednego człowieka, który okazuje się, że jest wspólnikiem w firmie, która tworzy systemy do automatyzacji. O. Takie jak UiPath, to jest najbardziej taki znany system na świecie, który zastępuje ludzi w pracy biurowej. Tak? Czyli to są takie roboty software'owe, można nazwać, że jeśli gdzieś jakieś decyzje musi podejmować człowiek i da się to jakoś zalgorytmizować, no to taki robot gdzieś tam próbuje tego człowieka imitować i takie powtarzalne prace są gdzieś tworzone. No i okazuje się, że jest startup polski i ja 3 lata temu rozmawiałem z twórcą tego startupa, którego udziałowcem był uczestnik wczorajszego spotkania i dzięki temu, że mieliśmy kilka innych tematów do omówienia, okazało się, że temat wrócił i coś, co w jakiś sposób zapomniałem o tym, że bardzo chciałem nawiązać współpracę właśnie z firmą tworzącą te automaty, już jesteśmy wstępnie omówieni na rozmowy w Warszawie, więc to jest kolejny dobry news wynikający z wczorajszego wydarzenia. I to się należy sążniste. A propos jeszcze wczorajszego wydarzenia, to bardzo mnie zaciekawiła, słuchajcie, wymiana zdań na fejsiku, jak to mówi Grzesiu Wielkoszewski. Tutaj pisałem, że chyba tam z Łodzi będzie jechał Maciek Kociołek i coś, i Wojtek Gil, nie, ty się chyba Maciek odezwałeś? Wojtek Gil skomentował i zaszło coś w rodzaju, o, to będziesz, o, a ty będziesz, o, to się spotkamy. I w ogóle nie sądziłem, że w ogóle się z Wojtkiem zenacie. Tak, to jest przykład, gdzie spotkaliśmy się na szkoleniu pewnego Piotrka w 2015 roku i rzeczywiście tak tylko się potem widzieliśmy na mediach społecznościowych i dzięki tobie udało się z Wojtkiem spotkać. No i kolejny raz Wojtek był namawiany albo zachęcany do tego, żeby przystąpić do towarzystw. A no właśnie, bo z Wojtkiem to ja się do niego odezwałem. Sorry Wojtek, że ci obgadujemy, jeżeli cię w tej chwili pieką uszy, to właśnie przez nas. Ja do Wojtka się jakoś odezwałem, nie wiem, w czerwcu czy lipcu i mówię, ty Wojtek, nigdy jeszcze na czacie nie gadaliśmy, ale mam taki
Kiepnęcie, dlaczego ty jeszcze nie jesteś członkiem towarzystwa? A on mówi, nie wiem. A ja mówię, no dobra, to jak będzie jakaś okazja, to cię zaproszę. No ale tam na online nowe nie było jak. I właśnie pamiętam, nie wiem, przedwczoraj, a więc na 2 dni przed imprezą, Wojtek coś polajkował mi. No więc ja się odzywam na czas i mówię, a widzimy się w piątek? A co będzie w piątek? A to? Dobra, widzimy. I tym oto sposobem niechcący wywołałem spotkanie po latach Maćka Fiksowicza i Wojtka Gila, którego gorąco pozdrawiamy. A propos spotkań w towarzystwach biznesowych, kolejną dobrą wiadomością jest to, że pojawiły się poranne sesje networkingu. A to prawda. Powiedz o tym. A to prawda, to ja powiem, bo słuchajcie, zawsze oczywiście w każdym kraju, nie tylko w Polsce, jest tak, że jest szkoła otwocka i szkoła faleniska. Nie inaczej jest, jeśli chodzi o preferencje czasowe odbywania spotkań online'owych. Wprawdzie testy nasze zeszłoroczne pokazały, że ciut więcej jest zwolenników wieczornej pory, natomiast w nowym dziesięcioleciu, które ogłosiłem 26 sierpnia w epickim webinarze na ten temat, epickość tego webinaru podkreśla nawet nasza kura etatowa. Właśnie ogłosiłem, że online z nami zostaje i zostaje w rozbudowanej formie. We wtorki spotykamy się o 9, a w środę spotykamy się o 20, więc i dla skowronków, i dla słów wszystko jest, więc jeżeli do tej pory nie jesteście w towarzystwach, bo stwierdzaliście, nie no, ale wieczorem o 20 to ja muszę czesać moje barany, albo nie, albo czochrać, kurczę, jakieś tam inne moje zwierzaki, no to nie musicie, znaczy nie, no oczywiście czochrajcie i czeszcie, ale o 9 rano chwilkę po dojeniu krów można sobie wjechać na Zooma, o 9 spotkać tam inne osoby, które już też są po porannym obrządku i fajnie, i można o poranku sobie ponetworkować. A o tym, jak skutecznie można networkować online nowo, to nie tylko rozmowa z Damianem na moim kanale dowodzi, ale także inne z serii poradnik networkingowy, które podlinkowuję jak zwykle na głową Damiana. Ja nie wiem, jak ja oglądam te twoje tutaj wywiady różne, to ja nie widzę tych podlinkowanych materiałów. No jak to? Nie. Bo czasem jak zapomnę podlinkować, to nie widzisz, ale jak pamiętam, to widzisz. Nie, bo to podlinkowanie, to wiecie, polega na tym, że jak już się film zaplątuje, to potem się nakładam tak zwane karty, nie? I kart można nałożyć maksimum 5 per film. No i bywa tak, że jak mnie fantazja poniesie i powiem, to podlinkowuję i zrobię tego więcej niż 5, no to przepadnie, ale dwa, bywa tak, że na przykład jakiś film wrzucę, ustawię premierę i myślę, a dobra, 7 dni do premiery, to jeszcze te karty wstawię, no i jak nie wezmę bilu, to nie wstawię i nie ma. Więc jeśli macie taki film u mnie na kanale, bardzo proszę o komentarz, która minuta, powiedziałem, że co podlinkuję? Może podlinkuję. To może podlinkujemy. Tak jest. No. Więc z góry dzięki, guys. Guys. Tam jest A, nie E. Jeszcze jakieś dobre wiadomości u panów? Tak, właściwie miałem ostatnio dwie ciekawe rozmowy, które trochę kierują nas, pozwalają nam troszkę wyjść z obszaru takiego prosto określanego budowania stron w stronę czegoś, co można szerzej uznać jako tworzenie produktów cyfrowych o nieco większym profilu, co jest spójne z naszą strategią i cenami, więc to jest też dobra wiadomość, chociaż nie mogę niestety jeszcze zdradzić szczegółów. Ale czy to oznacza, że po prostu klienci walą do ciebie drzwiami i oknami i mówią shut up and take my money, a ty im odpowiadasz, nie mam kiedy czekać. Panie, ja tu barany czekam i jadę do Łuski. Nie mam czasu wziąć zaliczki. Czy ja dobrze się domyślam? Właśnie.
Dobrze. Maciurku, coś u ciebie jest? Dobrze, to żeby tak trochę zejść z biznesu, to miałem ostatnio bardzo ciekawe spotkanie jeden na jeden z pewnym jegomościem, specem od ubezpieczeń, z którym ze mną jako sceptykiem ubezpieczeniowym zeszliśmy dość szybko na tematy duchowości w życiu przedsiębiorcy. Niech no ja pomyśl, czy to był pewien Jan? Oczywiście. A, pewien Jan z Krakowa. Pozdrawiam pewnego Jana. Pozdrawiamy Jana i stwierdzam, że towarzystwo biznesowe, oprócz tego, że można naprawdę bardzo dobrze rozwijać swoje biznesy, to jest taka ciepła, dobra przystań do tego, że ten osamotniony czasem przedsiębiorca, który ma mnóstwo na swojej głowie i ma też inne sfery życia, które muszą harmonizować z rodziną, z firmą, nie ma tej pustki, może rzeczywiście ma partnerów do rozmowy o tym. Ale to wczoraj jest... to było czuć mocno. I to jest wspaniałe, tak. Wczoraj było czuć, że jak byliśmy w te 60 osób, że to nie jest jakby tylko grupa networkingowa. Nie? To jest ten pierwiastek więcej, który się czuje, gdy się tu jest. Tak. Też tak myślę. Smętnie się zrobiło? Czy? Nie, zrobiło się smętnie, bo ja sobie przypomniałem nagranie na Telegramie, które ci wysłałem wczoraj wieczorem, ale go nie zacytuję. Tak, jeśli chodzi o duchowość, to wbrew pozorom wiele projektów dużych, które się na kanwie towarzystw biznesowych dzieją, są bardzo mocno gdzieś tam, mają ugruntowanie takie dużo głębsze niż rozpiska roadmapu finansowej, czy strategia biznesowa. Inną dobrą wiadomością było to, że spędziłem kilkadziesiąt minut wczoraj sam na sam ze Steve'em Jobsem w kryptowalut na świecie. O pseudonimie Kamil. Wyobraźcie sobie, że szukaliśmy wczoraj w Warszawie o północy miejsca, gdzie Kamil, gdzie można byłoby coś zjeść. I tak jeździliśmy sobie po Warszawie z tym samochodem i dzięki temu miałem naprawdę epickie jeden na jeden w biłym anturażu Warszawy by night. Więc... O proszę. Polskiego Steve'a Jobsa o pseudonimie Kamil podlinkuję wam na pewno nad głową Damiana. Tym razem nie zapomnę. I musicie, słuchajcie, nam, a mi w szczególności wybaczyć, ponieważ wczoraj, w piąteczek, tyle się działo, łącznie z tym, że przed biforkiem jeszcze był pre-biforek w postaci obiadu w restauracji Mała Gruzja, gdzie opędzlowaliśmy supę pomidorową i morświna w panierce. No i po prostu nie wrzuciłem na fanpage'a słynnego zdjęcia. Misiaczku, powiedz, co tam u ciebie się udało w minionym tygodniu. Więc dzisiejszy odcinek, wybaczcie, ale no nie będzie się składał z opowiadań o waszych sukcesach. Nadrobimy to, a właśnie, być może za tydzień, a być może za dwa, a może nawet za trzy. Więc dajcie znać może w komentarzach, czy bardzo po prostu pożądacie najbliższego odcinka w najbliższą niedzielę. To będzie pewną wskazówką dla ekipy filmowej, która jedzie do polskiego Pegas, zwanego dla niepoznaki Ustką. Panowie, ja bardzo dziękuję za wizytę w moich skromnych progach i podzielenie się swoimi sukcesami. Ja również dziękuję. Chciałem powiedzieć, że trochę się poczułem jak w domu, bo 27 grudnia w Poznaniu jest taka pani, która z ulicy ściąga ludzi, żeby coś przetestowali, jakieś piwo, chipsy i są badania konsumenckie, więc czuję się ściągnięty przez ciebie, jak przez tą panią tutaj do tego... A ja się czuję jak ta pani prawie. Tak, bo wyobraźcie sobie, że jeszcze godzinę temu nie wiedziałem, że tutaj będę, a się okazuje, że jestem i bardzo tobie dziękuję za to, bo dzięki tobie musiałem rzeczywiście pomyśleć, co dobrego się wydarzyło, a nie miałem takiego poczucia. A widzisz, a wystarczyło wziąć sesję z sukcesów, otworzyć, no i gdyby tam była pustka, no to wtedy musiałbyś się zmusić podobnie. Ale faktycznie, moi mili, godzinę temu, gdy Maćka zaprosiła mnie do rozmowy, odpisał mi, ale to musisz mi powiedzieć, co dobrego się wydarzyło w minionym tygodniu. Ale jak widać, poradził sobie sam. Nie ma nic lepszego niż introspekcja, więc to jest bardzo... To jest kolejna bardzo dobra wiadomość, więc jeżeli nie robicie introspekcji, to róbcie. Niedziela jest bardzo dobrym właśnie czasem
20:30, gdy teraz to oglądacie, to jest już ostatni dzwonek, no ale będziecie wiedzieli, że warto to robić wcześniej. Na koniec prasa domowa. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, drogi gościu lub droga gościuwo, to zasubskrybuj kanał. Tu mniej więcej na wysokości pępka Damiana Lewandowicza jest przycisk do subskrypcji. Pacnij Damiana w pępek. I subskrybuj kanał. A jeżeli jesteś tu nie pierwszy raz, to daj kciuka w górę i zostaw komentarz. Pozdrów moich wspaniałych gości, bo być może będziemy się z nimi częściej łączyć z ich headquartersów w Poznaniu. Więc my was pozdrawiamy, życzymy dobrej nocy, karaluchy pod poduchy i na ostatnie 30 sekund zostawiamy was po pierwsze po to, żebyście ochłonęli, ale po drugie po to, żebyście zobaczyli sobie jakieś dodatkowe rekomendacje filmowe. Cześć!